pytanie od razu do Kierasa. Nie podajesz ręki, Diablo? No nie podałem ręki, dlatego że oglądałem jego wywiad u Mateusza Burka. Nieładnie się wypowiadał na temat Patryka i zawodników, którzy walczą we Quick Fightach. Bo i nie wiem, czy wiesz, Patryk Bandurski to jest mój syn, a lewą możesz, jak mówiłeś, bandurę lewą, a Kasiusza prawą. Lewy na górę, prawy na dół u Kasiusza, a samą lewą ręką... Lewą ręką albo prawą to ty co możesz zrobić w domu, jak dojedziesz do chaty. Tak? Albo gdzie chcesz. Słuchaj, pokazałeś, że nie szanujesz zawodników, którzy walczą we freak fightach. Oni zapierdalają też na macie, ciężko trenują. A ty jak jesteś taki kozak, to powinieneś się bić o mistrza świata, a jak nie, to kurwa szpilka za tobą czeka. To tyle w tej sprawie. Jak byś odpowiedział, Krzysztofie? Witamy we Freak Fightach. Widzę, że idziemy na ostro troszeczkę. Sponsorem filmu jest GeForce Skins, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami do CS-a. Z kodem SEP4 macie plus 5% do doładowania. Jest tu wiele metod płatności, na przykład Blik, SMS, krypto, a nawet bezpośrednio poprzez Pace of Card. Codziennie można odbierać darmowy bonus z koła bonusów, które resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Na stronie można wbijać poziom, dzięki któremu można zdobyć klucze do skrzyń bonusowych. Wspomnę również o eventach. Otwierając skrzynki z eventów na konto za darmo, przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć kodu SEP4, który da wam 5% do doładowania. Link w opisie. Widzę, że idziemy na ostro troszeczkę. Słuchaj, nie wiem, kto jest kogo synem, kto ile ma dzieci i tak dalej, to mnie nie obchodzi. Słuchaj, dobrze wiesz, kto jest moim synem, bo... Nie widziałem, totalnie nie widziałem. Bo rozmawialiśmy, jak byliśmy na zdjęciach, mówiłem ci, że trenowałem bandurę do walki z Tomaszem Adamkiem. Pamiętasz? Nie mówiłeś mi, że to jest twój syn. A kto? Nie mam pojęcia, może kolega? Dobra, może się, bo nie będę ci przeszkadzał. Nie mam pojęcia. Słuchaj, jeśli cię uraziłem, to cię bardzo przepraszam. To tak, syna nie twojego... Nie mnie, tylko syna i... Syna twojego też, i, ale czekaj, jeśli... Mogę chcesz... dokończyć? Pozwól i dam tobie się wypowiedzieć. I Tomka Adamka też potraktowałeś tak średnio, bo ujmując mojego umiejętności, a dla mnie on jest o niebo lepszy od ciebie, a potrafi się wypowiadać o zawodnikach z szacunkiem. Okej, okay, no takie jest twoje zdanie i szanuję twoje zdanie jak najbardziej. Niech tak będzie. Kurde, no zawsze możemy to, jak to się mówi, zweryfikować na ringu, jak to się mówi i tyle, no. To tu dużo mówić. A propos obrażać i gadać, jeśli tak uważasz, to możemy założyć rękawice i spotkać się na ringu i wtedy ocenisz, sam ocenisz, zobaczysz to, jakie ma umiejętności. Wiesz co, no jak chcesz założyć rękawice, to czeka Artur Szpilka, bo ja raczej nie, bo jestem za słaby, ale możemy się gdzieś sprawdzić, jak chcesz. Nie? Niekoniecznie w rękawicach. Panowie, to może zróbmy wam po prostu face to face, pójście sobie w oczy. Nie? Ja nie będę walczył. Ja mam jedną tylko walkę i no Diablo jest do mnie, no nie oszukujmy się, za dobry. Ale widać, Kieras, że bardzo, ale to bardzo uraziły cię słowa Diablo. Ja widziałem, jak wy ze sobą rozmawialiście jeszcze na trailerze, no bo też wtedy byłem. Ty dopiero to zobaczyłeś później, tak? Wy sobie wieczorem, nie wiem, przedwczoraj to było u Hate Park? Mhm. Tak. No. I oglądałem to na żywo i no i byłem w szoku, nie? Że tak się Krzysztof wypowiedział. Ja wcale nie ujmuję ani twojemu synowi, ani Kasiusz. Ujmujesz jeszcze Tomkowi, bo Tomek walczył 3 rundy z bandurą, okay. A ty mówisz, że jego lewy, a tego prawy, więc ujmujesz. I wszystko, generalnie tym trzem chłopom ujmujesz. Kasiusz nawet w 2014 roku miał wicemistrza Polski. Więc super fajnie, gratuluję. Kiepsko można powiedzieć, że przestał dalej boksować, bo myślę, że byłyby fajne, jakby można powiedzieć, wyniki. I fajnie by się jakby można prezentował dla, można powiedzieć, publiczności nie tylko polskiej, ale i międzynarodowej. A jeśli chodzi o twojego syna, no to nie wiem, no pewnie bawi się w to, trenuje. Ja nie mówię, że trenuje lajtowo, bo na pewno, że sam odczułem treningi na macie, że to nie jest jakby lekka sprawa i trzeba się przyłożyć do tego, żeby było. Wyszedł do jakby można powiedzieć, do dwukrotnego mistrza świata w kategorii półciężkiej i ciężkiej i po prostu może tak troszeczkę taką jakby ironią poleciałem delikatnie do twojego syna. Nie wiedziałem, że to jest twój syn. Do człowieka, prawda? Można powiedzieć, że chciał się sprawdzać z mistrzem świata. Z jednej strony mam ogromny do niego szacunek, że w ogóle wyszedł do tego ringu, że w ogóle podjął rękawice, że w ogóle chciał się sprawdzić dla samego siebie. To jest wielki szacunek. Bo uważam, że osoba, która jakakolwiek wychodzi, nieważne czy ze mną, czy z Tomkiem Adamkiem, czy z byłymi mistrzami świata, czy zawodnikami, którzy byli nawet pretendentami do mistrza świata, to jest to wielkie wyzwanie dla nich. I wielki szacun, że mówią, dobra, wychodzę, sprawdzę się. Jeśli dostanę w łeb, to chuj, to dostanę w łeb. Okay. Jest moje zdanie, no po prostu. No.
Tutaj się oberwało jeszcze jednej osobie, Krzysztof, bo ty potem dałeś też wywiad dla MMA.pl, gdzie zostałeś zapytany o swojego aktualnego rywala, czyli Paszę. Pasza, na pewno widziałeś te słowa Krzysztofa, gdzie nazwał, że jesteś pseudopopularny. Nazwał cię anonimem dokładnie. I też właśnie chciałbym, żebyś to rozwinął teraz, Krzysztofie. Nie nazwałem go dokładnie anonimem, tylko on jest jakby, można powiedzieć, w świecie, przepraszam Jarku, ale taka jest prawda, w świecie ja nie uznaję, możesz mnie poprawić, nie wiem, chociaż dobrze z tego, co słyszałem, dbasz o sylwetkę, trenujesz. Krzysiek, robisz sobie wrogów tutaj. Podejmujesz, jakby można powiedzieć, wyzwania na sali, na siłowni, ale nie oszukujmy się, e-sportem, nie można tego nazwać sportem. Przepraszam cię bardzo, z pewnym szacunkiem do ciebie, ale to jest jakby zabawa. No, sam troszeczkę grałem, nie za dużo, bo tylko może, nie wiem, z jedną grę, albo ze dwie, albo trzy. Krzysiek, myślałem, że twój pseudonim w ogóle Diablo wziął się z gier. Nie do końca, on powstał w 2002 roku, w 2001-2002, jakoś tak, więc jeszcze chyba nie było pseudonimu Diablo na grze. Czy jestem pseudopopularny, to nie wiem, ale przez 15-20 lat budowałem swoją społeczność dość mocno, nie tylko w Polsce i na całym świecie, więc nie wiem, czy do dziś, czy do wczoraj myślałeś, czy ja jestem, nie wiem, szachistą czy rowerzystą, nie zapoznałeś się z moją jakby całą karierą e-sportową. No, też obraziłeś, myślę, że dość kilkumilionową jakby bazę graczy, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, nazywając to tam, porównywając do rzucania jakimiś kamykami. Nieważne, czy to jest rzucanie kamykami, czy rzucanie papierem do celu, ale czym chcesz zostać mistrzem świata, to musisz poświęcić na to setki godzin i to przerobić. I jedni mają takie hobby, drudzy mają inne źródło utrzymania, więc myślę, że ten temat to jest rzeka, ale e-sport jest na tyle rozwiniętym jakby już swoją jednostką, że zostawmy e-sport i e-sportowców, a sport dla sportowców, bo to jest temat rzeka. Dobra, okej, tak może być. Bo prawda jest taka, powinienem walczyć z pałką na narodowym, na PGE narodowym, a nie z tobą. Przeskoczyłeś kolejkę tylko do tego, ale on by ci zajebałeś partyzanta paru wokół. Ale już Mondoron powiedział, wygraj coś najpierw z kimś konkretnym i tak dalej, później może zawalczysz z nim, wiesz. Na razie on potrzebuje 130-kilowych chłopów, a wiesz, tam koło... Poczekajmy, wiesz. Marcin, jak według ciebie wygląda wasza geneza konfliktu? Jak ja walczyłem z Kutasiuszem, ta pała zrobiła, kurwa, filmik na mnie, kurwa, i tak się zaczął nasz konflikt. Potem przy każdej możliwej okazji mnie zaczepiał, ja odpowiadałem, aż w końcu ta pała mi wyjebała liścia z partyzanta, bo powiedział, że się mnie przestraszył, że idę w jego stronę, że mam groźną twarz, bo mam złamany nos i kalafiory. Tak, ty wyglądasz jak zniewieściała cipa, a w tych białych, kurwa, spodniach stringi ci prześwitują, masz, kurwa. Faktycznie, mogłeś się przestraszyć takiego faceta jak ja. Co drugie słowo nie usłyszałem, poza stringi i to, że masz brzydką twarz. To masz brzydką mordę, to się zgadzam, to faktycznie. No, Marcin generalnie stwierdził, że wasz konflikt zaczął się od tego, że ty zaczepiałeś go, zrobiłeś jakiś filmik, gdy Marcin miał walkę z Donem Casio. Tak, coś tam dla żartów rzuciłem faktycznie, wtedy, a później to jakby eskalowało w trochę nieprzewidywalnym kierunku. Czemu mi wyjebałeś z partyzanta? Bo powiedziałeś, że ty mi wyjebiesz, a wiesz, jestem facetem, jak ktoś mówi, że mi wyjebie, a mi nie wyjebuje. No, czekajcie, ale nie, bo ty też mówisz, Filip, że on zasłużył na listwę, Marcin. Tak. No czym sobie zasłużył? Stwierdził, że jak mnie spotka, to mi wyjebie. No to jak jesteś facetem, no, nie wiem. Kto ci to nie powiedział, kurwa? Ty mi tak powiedziałeś. Ja ci to powiedziałem? Tak. Nie przypominam sobie. No, musiałeś być, kurwa, mocno porobiony, jak ci się, kurwa, to uroiło, nie? Bo jak my rozmawialiśmy, to powiedziałeś mi coś takiego, że on coś zrobił ci prywatnie, czym cię tak zdenerwował i dlaczego ty aż tak eskalowałeś. Także co to takiego było? Ja mam taką pozycję, jestem menadżerem, robię jakiś tam biznes i tak dalej, i tak dalej. Ale przede wszystkim jestem facetem. Jak mi gość mówi, ty u Marcin, nacisnął mi, wiesz, jak wstałem jakieś relacje do żartów, to mi cisnął mocno i wszystko, co ja wrzuciłem i tak dalej, to tam śmiał się, wysyłał jakieś tam minki, różne rzeczy tam pisał i z tego muszę zobaczyć w telefonie, ale na 90% jak powiedział, że jak mi spotka, to mi wyjebie. Zresztą szedł do mnie z pięściami. Takie nie powiedziałem. No to teraz dajemy ci czas, może sprawdzić, a my przechodzimy dalej. Nic takiego nie powiedziałem jakby co. No to zaraz zobaczymy, sprawdzi. Dawid, zobacz. Ale teraz mogę powiedzieć, wyjebie ci, kurwa. Witamy cię ogólnie w fejmie. No i Dawid, zobacz, tam gdzie ty jesteś, tam się musi zawsze przyczepić buła. No właśnie. Zawsze na Załęckich, nie? Już właśnie dzisiaj do kolegi, który tam przyjechał, mówiłem, kurwa ty, zobacz, gdzie nie idę, buła. Idę zjeść, buła. Idę na nagrywki, buła. Idę do kibla, buła. Strach ma wielkie oczy, teraz musi śnić ten nokaut, nie? Teraz... No, praktycznie czuję się jak w domu, nie? No właśnie, w sumie. Jest tak jak zawsze. Miał być nie swoja, a tu swojski klimat, nie? No tak. Kargul z Pawlakiem, swój ze swoim przyjechał, nie? No w sumie tak. Nie? Dawid, słuchaj, walczysz z Kierasem. Bardzo dużo osób was już zestawiało dalej. Dwóch w podobnym wieku zawodników, jednego syn, jak i drugiego walczy we flikach. Panowie, ja bym chciał się też spytać, skąd formuła? Ty jesteś, lubisz kopać. Kieras trenuje boks, więc strzelam, że to pewnie był twój pomysł i twój warunek, tak? Kieras, że bijecie się na mały w boksie. Wiesz co, to nie był mój pomysł. To był pomysł mojego menedżera. Mój też nie. Nie, dokończę. To był pomysł mojego menadżera Bandury. Zadzwonił
Jest boks, jest limit wagowy ustalony. Wiesz co, boks, no ja nie kopałem, gdzieś tam lizdałem zapasów z 5 lat, gdzieś tam kopać nie kopałem nigdy, ale wiesz co, zrobiłem tak, że skoro mały jest boks, to jakby limit wagowy Dawidowi zwiększyłem do 9,3, bo ja miałem 8,9, jak Patryk do mnie zadzwonił, więc ja muszę dobyć, Dawid nie musi dużo chudnąć, także myślę, że jestem starszy, o, nie? Kilka lat. Nie widać. Dziękuję. Także tak to wyglądało. Zadowolony jest, bo to jest twoja jedna, jedyna walka we flikach. Ty już to pierwsza powiedziałeś. Pierwsza i ostatnia, pierwsza tak? Pierwsza i ostatnia podobno. Tak powiedział mój menadżer. Menadżer tak powiedział, tak ma być. Chyba idealny przeciwnik na tą jedną walkę. Nie no, zajebiście, nie? My nie, jakby wiecie dobrze, że my nie odmawiamy nazwisk, także od razu się zgodziłem na Dawida, normalny chłop, dobrze się bije przede wszystkim. Dla mnie myślę, że to jest jakieś wyzwanie. A ty, Dawid, jak traktujesz? No bo no nie widziałeś walk Kierasa, także dla ciebie to jest wielka niespodzianka, to co się stanie w klatce. Tak, dokładnie, nie widziałem, wiem, że chłop ma też bardzo duże doświadczenie w boksie, wyszkolił tam paru chłopaków też, sam trenował, kiedyś walczył, co, mi zabrano nogi, także to jest dla mnie kolejne wyzwanie, bo bez nóg teraz będę musiał się bić, że nogi są moim w sumie atutem, lubię nóg używać. No to mówię, no wyzwanie, ale z drugiej strony w końcu dostałem takiego rywala, można powiedzieć, z równymi szansami będę wchodził do oktagonu, a nie z znowu jakimś Goliatem. Grubasem. No, chyba jest taki grubas. Następną ofiarę, też znowu lekkiego. Także wiesz, ostatnio było 40 kilo więcej, teraz będzie waga podobna, więc mam większe szanse na to, żeby się dobrze pokazać. Nie wiem, czy był taki pomysł, dwóch na dwóch. Ty ze swoim synem. Znaczy ogólnie mi tak na razie nie oferowano. Słyszałem, że tam po internecie chodziły takie komentarze. Także, ale chyba, żeby było dwóch na dwóch, to najpierw musielibyśmy my stoczyć walkę, potem młodzi stoczyć walkę, a wtedy chyba ewidentnie byłoby najlepiej z dwóch na dwóch, jeżeli już miałoby do tego dojść, bo to było najrozsądniejsze, nie? Kurczę, ja jednak... Nigdy nie mów nigdy. Tak, właśnie mówiłem, że nigdy nie będę mówił nigdy, ale... Czas pokaże. Raczej do takiej walki nie dojdzie dwóch na dwóch. Niech Patryk się bije osobno. Ja gdybym miał walczyć... To też bym wolał osobno, nie chciałbym jakby, wiesz, dwóch na dwóch to jest taka bójka, potem ja gdzieś tam odpadam na przykład i w dwójkę na Patryka. Kurczę, średnio, o ile by tak było, średnio by mi to byłoby oglądać, no kurwa, bym musiał wpaść z powrotem do tej klatki, a tego byśmy nie chcieli, bo tak, no co mam ci powiedzieć? Norman, to czy ty nie boisz się formuły bokserskiej z tak wielkim gościem, no, jakim jest Buła? He's not me, I'm a different fighter. I have different attributes. I've got good conditioning, good chin, good IQ, good tactics. I think he was injured. He got injured in the fight. I don't know if it was like proper TKO. I think it was injury. But he's not fighting Dennis or he's not fighting his dad. He's fighting a different animal. Someone who's going to keep coming. I take his punches, suck the energy out of him, take him to the deep water and drown him. No tak, no walczył, ale to był zupełnie inny zawodnik. Ja jestem zupełnie innym zwierzęciem, z którym on będzie walczył. Mam zupełnie inne nastawienie, inne warunki fizyczne, mam zupełnie inne IQ, mam świetną taktykę. A z tego, co wiem, to w ich walce było jakiś uraz, jakaś rana. To nie było takie pełne KO, także ja nim nie jestem. Ja jestem zupełnie innym zwierzęciem. Ja będę przyjmował twoje ciosy, dam sobie z nimi radę, a potem wezmę, zaciągnę cię na głęboką wodę i cię po prostu utopię. Tak pewnie po wygranej będę słyszał, że znowu wygrałem z kimś lekkim. No ale co, no po trupach do celu, nie? No, you should thank Philip beside you. You should get on your knees and say, thank you, Philip, for bringing me to the big show. You're not on that other show no more. You're on the big show now, but you're in with the big bad boys. So after I whip your ass, you can say, oh, yeah, I fought a former UFC fighter. Dziękuję. Thank you so much. No zobaczymy, jak ci wtłukę, to potem będziesz mógł dziękować, że udało mi się walczyć z byłym mistrzem i że mnie pokonał. Walka wielkiego bój z Torbina odbędzie się w formule boksu w 15-minutowej pojedynczej rundzie. No dobra, Filip, to wracamy do ciebie. Znalazłeś tego screena? Jak mi Marcin... Znalazłeś jak tego Marcin, screena? Jak mi Marcin wypierdoli, to mój łeb znajdzie się w którymś tam rzędzie. To o to chodziło. Jak ja cię wypierdolę, to twój łeb będzie w drugim rzędzie, tak? W którymś tam rzędzie. No może tak napisałem faktycznie. Masz teraz... Hej, ale mam pytanie. Po co wysyłasz na mnie tą swoją dziwkę, tego łysego kondona? Nie będę go promował tutaj, więc możesz sam powiedzieć, jak się nazywa, żeby cię bronił. To nie wiem, o kim mówisz. Syna Najmana.
To nie wiem, o kim mówisz. To nie, ale to twoje widziałem zdjęcie Knock has faked. Słuchaj, ale już zaczepiłeś Normana, wiesz, Marcin, słuchaj. Za 6 tygodni na Narodowym, wiesz, poczekaj na mnie, bo jeszcze później Norman i tak dalej, ustawiasz kolejkę, to nie, a to jeszcze, się może skończyć. Twój łysy przydupas, który kurwa się pluje do mnie, a potem się mówi, nie, za 2 miesiące, bo ja jestem kontuzjowany jeszcze, kurwa. No to po chuj wychodzisz przed szereg, no, kurwa nędzy, po chuj, znaczy po co go prosić, żeby ci pomógł. Chodźcie panowie do face to face. Zróbmy wam face to face. Wiesz, on kurwa, nie piszę rękę. Trafiłem. Stringi ci prześwitują przez spodnie, kurwa. Nie mam majtki. Leci bliżej. Weź mu kurwa rękę. Skoczył mi parze na tint. Mam słek, mam gaz, więc po co mi schody dziwko? Ja się wiebie windą. Chciałeś coś powiedzieć, no to szybko, ale czemu jąkasz jak Władimir Kliczko? Ja ludzi słek jak Ronaldinho, bobki w bece prezydenckie Billy Clinton. Szybka dniówka to jest 0 000 cyfrów w bece. Nie chcę tak jak Przemek Tyton. Stałem na bramkach w Berlinie.